Dzień dobry, proszę powiedzieć, na czym polega proces odstraszania gawronów? Odstraszanie gawronów, wykorzystujemy tu instynktowną obawę ptaków przed drapieżnikiem, tak? Bo ptaki mają zakodowane w mózgu, że mają się bać innych drapieżników, tak jak wszystkie zwierzęta. Tu wykorzystujemy właśnie instynktowną obawę przed drapieżnikami, a ponadto gawrony jako gatunek jest to gawron pochodzi z rodziny krukowatych. I jest bardzo dobrym rodzicem i to też trzeba wykorzystać, bo dobry rodzic przecież nie założy gniazd w terenie niebezpiecznym, gdzie się kręci drapieżnik, tak? I teraz właśnie jest taki newralgiczny okres, że gawrony przystępują może jeszcze nie do lęgów, ale już do lokalizują kolonie, już zaczynają sobie budować gniazda, już znoszą materiał na gniazda. Jeżeli ich zniecimy, pokażemy, że na tym terenie jest tutaj drapieżnik, tutaj nie warto zakładać gniazd, to powinny się zmienić lokalizację. I to działa na takiej zasadzie, że wystarczy taki jeden soku i wystarczy, że on jest po prostu w obrębie tych gawronów i one się już boją. Tak, ewentualnie można go puścić, no ale tu z tym puszczaniem to jest różnie. Tak w terenie miejskim jest dużo głębi i tak dalej, także jeżeli nie ma takiej potrzeby koniecznie, no to i taki soku, może dosłownie takiego gawrona? No tak jak widzimy na załączonym obrazku, ich nie ma, tak? One się boją w tej chwili. One nie wiedzą, czy my na nich nie będziemy polować, czy będziemy skanonowcy. No one po prostu uważają, że my jesteśmy tutaj bardzo źli ludzie i przyjęliśmy je zabić. Co nie będziemy ich zupełnie wyprowadzać z błędu. A proszę powiedzieć, ile trwa proces poszenia tego typu około ptactwa? Miesiąca powinniśmy się z tego parku pozbyć, tak? Mamy nadzieję, że tak będzie. O ile nikt ich nie dokarmia i tak dalej, dopiero się w terenie tutaj zorientujemy, ale z tego pierwsze widzę, że raczej nie. Czyli możemy się spodziewać, że wakacje w tym parku będzie spokojnie. Wszyscy sobie tego życzymy, a zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Prawdopodobnie nie będzie gniazd. Nie założą kolonii, odstąpią tutaj od gniazdowania. To się uda sprawnie zrobić. No, oczywiście nie da się tak zrobić, że nie będzie żadnego ptaka, ale na tym rzecz nie polega, tak? Tylko żeby po prostu nie było kolonii z tego względu, żeby nie brudziły tej kolei. Bo świat bez ptaków też. A proszę jeszcze powiedzieć, jakie są alternatywne sposoby straszenia gawronów obok właśnie... To jest metoda hukowa, biosoniczna. Biosoniczna się odtwarza głosy trwogi, czyli ptaków gnębionych, tak? I to odtwarzamy przez głośniki. Z tym, że wszystkie metody, poza wyjątkiem, z wyjątkiem metody właśnie sokolniczej, do wszystkich tych innych metod się bardzo szybko gawrony uczą. To są bardzo inteligentne ptaki. Także one szybko lokalizują na przykład źródło dźwięku i bardzo szybko się orientują, że to jest wszystko nieprawda, tak, że tam krzyczą ptaki z głośniczka. Natomiast jeżeli widzą żywego drapieżnika, który w rzeczywistości w naturze na nie poluje, bo raruch potrafił polować gawrona, no to już zupełnie inaczej sprawa, do tego się nie przyzwyczają. A proszę jeszcze powiedzieć, co to za ptak traszy te łowickie gawrony? Jaką ma na imię? To jest sokół raruk. Mhm. To jest sara, 7-letnia samica. W zasadzie nie poluje, dlatego ją się używa, używamy, znaczy ten osobnik, ona akurat nie, raczej nie poluje, bo ją tego nie uczymy, ale ma takie skłonności, od czasu do czasu pójdzie za gołębiem, zew natury, tak? Dlatego to w mieście jest dosyć skomplikowane latanie z takim drapieżnikiem. Ale bardzo dobrze się sprawuje, zresztą 7 rok już jest z nami. A tam mamy jeszcze jednego, tak? To za chwilkę pokażę. Dziękuję bardzo.